Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Paluzi, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. Oczywiście seria z osin z Mr. Adamo 15. Witam serdecznie na Oślinie i jestem to ja, Mr. Adamo 15. Rozjebaliście system, za co wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. W opisie macie link do pobrania mapy, albo jest on na Facebooku, albo jest bezpośrednio do pobrania. Także już zapraszam, pobierajcie, zasysajcie i grajcie tak jak my. No seria naprawdę poszła świetnie. Jak dzisiaj widzicie, lecimy dalej, wiosna w pełni, lecimy ścianokosami. Ja zajmuję się koszeniem traw naszym John Deerkiem, a tam z tyłu się już kryje nasz wspaniały, dwójka sekliknę, żeby iść szybciej, Kejsik z potingerką, z VR-ką. Jak zdążymy, no to jeszcze trochę popracujemy naszą kronką. Ja was bardzo serdecznie się... Tutaj, gościu, za tobą. Było patrz, ten poszedł szukać z tyłu gospodarstwa. Andrzej, chodź! Dobra, sorry, tu go postawiłem. Dobra. Sorry, przepraszam. Odpalamy Kejsi, John Deerka. Wszystko ładnie, pięknie, ja ruszamy sobie na łąkę. Powiem wam, że myślałem, że aż tak nie będziecie chcieli tej serii, ale ja aż się cieszę, bo ostatnio cały czas dostaję tylko komentarze tak, gdzie jest od zera do farmera, gdzie jest od bizona do leksyna, a najwięcej komentarzy, gdzie jest seria z osin, co nas bardzo, ale to bardzo cieszy. No bo nowa seria dawno się tak nie, że tak powiem, nie przyjęła. Ogólnie czekajcie, gdzieś tu wjazd na łąkę jest tutaj chyba. Czekaj, Andrę, muszę sprawdzić, chyba tak, tutaj mamy wjazd na łąkę. Tu jest za Andrę tym gospodarstwem. Musimy się tu przecisnąć. Tu w lewo, jak chcesz to jedź prosto i za domem, później w lewo się przebić dopiero. Bo tu można i tędy przejechać, także easy. Tutaj Andrzej ma swój sad. Andrzej ho. Patrz, że dojechałem na łąkę. Tak, dojechałem, dobra. Jest pięknie. Czekajcie, ja żeby nie gnieść, a tutaj jestem pewny, że nie mam kamieni. Ja się od razu rozłożę. Lecimy sobie z sianokosami. Myślę, że łada się sianokosu powinniśmy skończyć i prawdopodobnie już będą żniwa. Dobra, jest pięknie. Jadaj, musisz sekundę zaczekać sobie na spokojnie, dobra. Ja tu objadę. Easy. Dobra. Ale dawno się... Kurczę, to są dopiero moje chyba drugie sianokosy w farmingu. Takie typowe, z racji tego, że miałem jedne takie na szybkości, jak testowałem właśnie fałę na owijarkę, którą też posiadamy i nie wiem, właśnie Adaj, będziemy owijać czy nie będziemy owijać? Jak właśnie się zastanawiam, ale myślę, że można by było winąć, bo mało robimy takich. No to zobaczymy, jak nam wyjdzie z czasem, bo ja nie wiem, ile ja zdążę ściąć, ile ty zdążysz zrobić, czy zdążymy w ogóle pracować, czy też nie. To właśnie zależy sporo od tego. I ogólnie mówię, już żniwa. Właśnie, pisaliście nam, że nasz kombajn jest za mały. No nie ukrywam, że jest, ale no nie ma innego kombajnu, bo tak, case oryginalny jest za mały, jeszcze jest o metr mniejszy header niż powinien chyba być. New Holland oryginalny odpada, bo mam takiego na od Bizona do Leksiona i taki sam praktycznie mamy teraz na serii od zera do farmera. Dlatego też sobie odpuszczamy moim zdaniem. Jeszcze tutaj Adaś pojadę do końca uziekać, żebym się nóg nie poobcinał. Dobra, ja sobie podniosę. Jadę tutaj ten róg wyciąć, bo trochę lipnie go wyciąłem. Opuszczę go jeszcze, bo każdy skrawek trawy się, powiem wam, tak liczy, bo mamy jedną łąkę tylko. Małą łączkę mamy? Serialnie na całej jednej dużej mapy mamy tylko jedną łąkę. Tak, tylko jest jedna. To jest właśnie najgorszy punkt, że tutaj jeszcze. Myślałem, że troszkę więcej łąk. Ogólnie miałem przed odcinkiem wziąć i zasiąść jeszcze. Trzy łąki są, pizdeczko ty. Ale tak, ale wiesz, jakie są malutkie? Że ty nawet byś tam nie zawrócił. Są takie małe skrawki gdzieś, wiesz. To jest taka typowa łąka zrobiona, że... A tam to jest tak wciśnięta pomiędzy... polami. Opierdoliłem ci stare giry. Ja tak dopiero po chwili się skapnąłem. Co nie na górze i nie widzę, ale mnie podbiło coś, co nie wiem, wyjaśnię. Nie. Jest właśnie, są. Ja sprawdzałem, co mam idę pooglądać. No to leć, one są naprawdę bardzo, bardzo malutkie. No tu są drzewa, to są jakieś lasy. To też tak średnio to wyszło. W ogóle ludzie, jaka pompa. Rano wstaję, myślałem, że deszcz pada, bo było słychać, bo ja mam na samej górze już pokój. Napierdala tam coś. Ja kurwa wstaję i myślałem na początku, że nie wiem, albo to sen, albo coś. Tak napierdalało coś białego, że ja nic nie widzę. Ja wstaję, podwórko białe. Powiem wam, że jeżeli by spadał... Ale na snapie dostałem też, że tak, kogoś jest. Taki śnieg jakby nakurwiał w zimę, 15-20 minut jest biało. No i tu było biało, ale fakt, że jest chyba 2 na plusie. I to już się prawie roztopiło serio? Wszystko, no. Jest bo jak padało, to jest 1, 2. A teraz właśnie już zaczyna temperatura iść do góry i wszystko się roztapia.
Ale powiem wam, jestem w szoku. Jak nie zapomnę, to wam wstawię zdjęcie, jaki był dzisiaj poranek na Facebooka, także bardzo serdecznie was zapraszam. Jak tam nie ma ktoś naszego face'a polajkowanego, mamy dwa Facebooki, jakby ktoś chciał wiedzieć, jeden jest mój główny, a drugi jest tutaj wspólny z chłopakami właśnie, na którym codziennie wstawiamy. Ale na tą ten łąkę C, no to żebym się przejechał, co? Na którą? Bo ona to jeszcze no ujdzie, no jest wąska w pizdu. To jest numer? Te. Tylko pomiędzy 44 a 43. Widzę. To jeszcze, ona jest dugawa, taka, ale prosta, nie ma ani drzewa, ani słupu, właśnie dlatego tutaj wybrałem tą łąkę, a nie inną, nie? Ale dobra. Chyba ci płatek śniegu spadł na internet, bo miałeś przerwane łącze. No. To nie jest przerwane łącze. Ja, szkoda, bo dużo naprawdę pula łąki, a tylko... No mówię, miałem tu siać, bo znalazłem kilka pól, ale nigdy nie zrobi się tak fajnej zasianej łąki, jak jest zrobiona oryginalnie w mapie, no bo widzicie, tu fajnie tutaj wkomponowana w teren. Mamy sad, mamy wszystko. Mhm. A tak naprawdę. No dobra, to co, to ja... takie te. No, jo. Jeżdżam. Zacznij se dookoła objeć, żeby odrzucić. Nawet na dwa razy możesz spróbować, jak ci za mało za pierwszym odrzuci, nie? Bo to jest, że ona zbiera tam po jeden, dwa rządki, maksymalnie jej wbiją. I tyle. Dobra, my sobie teraz jakoś postaramy się słup fajnie wyciąć. O Jezus, klikłem coś. Niechcąco. Dobra, to co? Odpalamy to i uodgrabiamy. Dobra, ciśniemy sobie dalej. Jeszcze na raz możemy to wziąć. Ryra, dobra. A co ty w ogóle za ten... za kronkę dałeś mi wtedy, bo nawet się nie zdążyłem zapytać. Kronka? Nasza prasa, nie widziałeś tej prasy? Przezajebista prasa wyszła. Powiem ci, spokojnie może konkurować z tym klasem Rolandem, którego mam właśnie na od Bizona do Lexiona. To są moim zdaniem dwie najlepsze prasy jak na razie do farminga. Jeżeli wszystko będzie w tej kronce chodzi, bo jeszcze jej nie testowałem, ale jako model, wykonanie, tekstury, wszystko, pięknie to wygląda. O, ale robota idzie. Siema. Siema, siema. Kurde, brakowało mi takiej mapy, no masakra. Cieszę się, że no, właśnie... No zajebista seria, naprawdę. Aż się chce grać, ale naprawdę na MP fajnie, znaczy na live'ie, na MP, czy ogólnie jakbym sobie miał to grać, to naprawdę jest super. No bo ty na live'ie nie grałeś nią, no. Tak, no sprzątałem tutaj, ogarniałem tam to pole do końca. No i dobrze, bo tu będziesz miał sporo takich live'ów, także ja was zapraszam do Adaśka, bo tam będzie trochę tych live'ów na pewno z ogarniania. Pewnie Adaś jak będzie chciał, to i nawet sobie zetnij kiedy na live'ie te łąki, te mniejsze, jak dzisiaj się nie wyrobimy. No jo, jo. Znaczy to na pewno tą B, ten clean to nawet nie chcę ruszyć, bo to nie jest łąka dla mnie, tak? No, no. Bez przesady, czy tam nawet 30 by się mi opłacało wjechać. No przepraszam, sorry. Więc... Ogólnie też fajnie, co wam mogę się pochwalić, to co wczoraj zrobiliśmy jako cała ekipa, to jest kurwa coś niemożliwego. Ogólnie jako ja sam, no i tutaj Adaś, bo Adaś był od samego ze mną rana i był w każdym ze mną odcinku. Wczoraj pobiliśmy chyba rekord, jaki się tylko da pobić. Sulesia. I sobie zapisałem to aż. Nagrałem wczoraj, znaczy ogólnie, byłem w 13 filmach. Wczoraj nagraliśmy przez cały dzień 13 filmów. Myślę, że jakbyśmy jeszcze... Ja 12, bo nie byłem w rokecie. W rokecie, ja jeszcze byłem u Brączka w rokecie. Gdyby się udało, to jeszcze pewnie nagralibyśmy więcej, ale też trzeba było zrobić jakieś przerwy parę minut, bo a to neta wyjebało, a to chwilę, żeby odpocząć, bo już nie dawaliśmy rady. Ja nagrałem do siebie wczoraj 3 odcinki, no ale jeszcze najwięcej to mi poszedł w request, bo nagraliśmy 6 requestów pod rząd, nagraliśmy wczoraj 3 farmingi, nagraliśmy 2 fify, rokety, no kurwa, działo się niemiłosiernie, powiem wam. Fajne takie dnie. Dzień nagrywania. I co jest następną sprawą, że gardło mi wytrzymało, bo byłem aż w szoku, bo wczoraj to co się działo w rokecie, a was bardzo serdecznie zapraszam, bo już jutro w request, przepraszam, nie w rokecie, tylko we requestie, to przeszła ta gra, no kurwa wszystko, ja jeszcze na żadnym filmie nigdy się tak nie mogłem się opanować. Mówię, chuj, że się to nagrywa trudno, najwyżej będą jakieś odszoty, coś z tym. Ale ja się u Greena popłakałem, a u siebie to już w ogóle był taki odstrzał, ja was zapraszam, nie, bo tam rozkurwiony będzie system. Także mówię, no wczorajszy dzień przeszedł do historii. Oby więcej takich dni, bo mówię, mamy nagrane nie tylko ale dla rzadko, siebie. Rzadko mamy tyle czasu, co na nagrywanie. Nie ma, ale i do wszystkich, to też trzeba zawsze o tym pamiętać, że no wiadomo, jakbym miał teraz do siebie, no to bym sobie prawdopodobnie sam, bo każdy by musiał do siebie i w ogóle trzeba też pamiętać o innych, że jest się z ekipą i trzeba nagrywać ekipowo. Trzeba nagrywać wszyscy razem i to mi się właśnie fajnie podoba, że każdy dla każdego znalazł tyle czasu. Także mówię, system wczoraj rozjebany, od zera do farmera też nie powinno wam zabraknąć, bo normalnie na dzisiaj 2 odcinki. Zaskakująco, nawet się udało. Na jutro też 2 odcinki, ja się cieszę, że mi się udało w poniedziałek wrzucić w ogóle. To też super sprawa, bo no mówię, teraz XSplit to jest super, jeżeli się nic nie dzieje, to ja mam w 30 minut wyrenderowany i skonwertowany odcinek do wrzucania. Także to jest rekord. Coś pięknego, no.
Chociaż wczoraj naprawdę był dreszczyk emocji, to ogromny, gdy miałem problemy właśnie z odcinkiem od zera do farmera, gdy on już był prawie, że normalnie już leżał jedną nogą w koszu, w piachu. Naprawdę, wczoraj była masakra. Taki X-Tin ma coś dziwnego w sobie, ponieważ... Ale idzie go rozgryźć, ja go rozgryzłem. Czyli wiem po prostu, że jeżeli jest z nim coś nie tak, trzeba go po prostu przekonwertować, bo on samoczynnie Windows po prostu nie przekonwertował go prawdopodobnie. Ja to wtedy tak odkryłem, że wiesz, nie doszedł do końca i on, wiesz, nie miał z czego się przekonwertować. I u mnie raz tak było na początku, że byłem w szoku, nagrywałem sobie takie, wiecie, krótkie wstępy, wszystko fajnie, pięknie, nagrałem jeden, dwa odcinki, super, trzeci odcinek nagrałem, coś jest nie tak, nie mogę otworzyć pliku. Raz mogę go otworzyć, raz nie mogę, raz mogę go wrzucić do programu, raz nie. Coś było nie tak, on jest tak jakby cały czas w trakcie jakiegoś renderingu, tak jakby sam jeszcze kompresował sobie wielkość, jeśli chodzi o gigabajty i w ogóle to wszystko. I aż w końcu później mówię, dobra, chuj, trudny, nie jestem, potrzebny mi odcinek, no zaraz coś miałem do roboty, poszedłem, przychodzę po pół godziny, odcinek normalnie do włączenia jest okej. Wczoraj ładna się 2 godziny to trwało, nic nie zrobił, ale przekonwertował go i po przekonwertowaniu udało się cokolwiek zrobić, ale ładnie tutaj Adaś zgrabia nam. Daję radę, ale zajebiście na kierownicy, to można tak pracować. Ale to trzeba myśleć. Zaskakujące to jest to, że na klawiaturze to nie było. Nie myślałem tak na temat tej gry, co nie? A tutaj trzeba zwolnić, przyspieszyć, bo po prostu człowiek nie nadąży, żeby ruszać tą kierownicą tak, żeby to ładnie wszystko zrobić. No ale fajnie się dzieje, stary. To jest wreszcie jakaś realność jest tej grze, że aż się chce grać, bo na klawiaturze też powoli człowiekowi się odechciało, ale... No, weź przestań, jak ja sobie... No tak jak mówię, ja sobie teraz odreagowuję na klawiaturze, jak gram u was, nie? Bo wtedy ja to tam czasami zminimalizuję, nie ukrywam, czy tam se bliżej mogę, bo jak wieczorami najczęściej nagrywam do chłopaków, to muszę być ciszej. Ja tak się powiem szczerze, staram, jak już nagrywam u kogoś, to już sobie gram normalnie też na kierownicy, wiesz, bo to jednak rada z samej gry, co nie? Więc naprawdę, a rzadko wychodzę, rzadko opuszczam i nie wiem, czy tam wychodzę na Facebooka, tak jakby niekiedy jakoś... Nie, mi czasami, teraz może nie, bo jakoś ten, ale czasami jakby nagrywamy tak dużo i w ogóle, to jak wiesz, tam nie mam czasu czy coś i muszę coś załatwić, no to wiadomo, sobie w trakcie, ale tak staram się, żeby nie było tego nawet widać, także easy. Chociaż u ciebie to nie widać, ale słychać. Słychać, no. Tak, bo jak zaczniesz klepać klawiaturą, to wiadomo, że jest coś nie tak. Że już coś tam kombinujesz. Ej kurde, ale... 13 minut odcinka. Jest dobrze. Tak jak Adaś powiedział. Sorry, przepraszam. Mój błąd. Także dzisiaj jeszcze co? Zapraszam was na Ligę Mistrzów, bo działo się wiele. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. Fajna jakoś mi wyszła, w ogóle nowym programem renderowałem. Znaczy nowszą wersją programu, że tak powiem. Nowszą wersją starego programu. Tak, nową wersją starego programu. I powiem wam, że jestem w szoku, bo jest progres, renderuje mi szybciej. Zbija mi do lepszej jakości. No i ta jakość jest lepiej skompresowana, czy tak? Nie no, ja tutaj muszę serdecznie podziękować Bolkowi i Dawidkowi za to, że podpowiedzieli mi z tym oto programem właśnie do renderowania. Bo no naprawdę, no nie, nigdy w życiu jakość Full HD 30 FPS-ów nie renderowała mi się w przeciągu, nie oszukujmy, ale 20 minut, tak? No, ja mówię, wczoraj FIFA 8 minut, nie? No to kurwa, chce się nagrywać, twój komp troszeczkę szybciej popędza, co nie? Ale no dobra, to mniejsza z tym. FIFA to tam FIFA, ja zawsze szybko się renderowała, mało ważyła i tak dalej, co nie? Ale no od zera to jest około 25 do 30 minut i przeważnie zawsze mi renderowało, no max godzinę, co nie? Minimum 45 minut. No. A wczoraj niecałe 20 minut. Andre, zaraz się zamienimy, jak będę obok ciebie, okej? Nie ma problemu. Więc jest różnica. No, trzeba kombinować, widzę, no po prostu tym wszystkim i robić to, co najlepsze, a wyjdzie, co nie? Dobra, to ja tutaj stoję tylko do końca już, żebyś miał... Okej. Cyk. Andrzej otworzy mi drzwi. Siema. Dzięki Andrzeju. Dobra, otworzono, ja sobie muszę sobie... O, na spację, dobra, super. Podnosimy, oddalamy. I ciśniemy sobie dalej. Dobra, a jak tu Adaś, co tu Adaś robił? A, dobra, ty zrobiłeś takie dookoła. Nie, ja teraz będę teraz chyba musisz robił już takie duże paski. No nie, to duże paski. To są a jak duże jest paski w środku? O, ja co w środku powiedziałem. Nie, ty powiem ci, że naprawdę, jeśli chodzi o te dwa ciągniki, to mega to wygląda. Tak mi się podobają te dwie maszyny. Ten case jest tak odjebany perfekcyjnie. Podobają mi się dźwięki jego. No mówię, John Deere też, on naprawdę nie odstaje. Dobra, dajemy radę. Tak będziemy teraz robić.
Nie, naprawdę boska się po prostu tutaj gra. Dobra, jedziemy dalej. No, zwijanie też fajna sprawa. Mówię, ten sprzęt, kurczę, oryginalny. Naprawdę teraz fajnie daje radę. Ole, ładnie tu widać wszystko z Kejsiora ze środka. Boże, myślę, że ty jedziesz na czoło. Elo? Nie ma. Robota wre, aż robić się. Chcę. Chcesz, tak. Sorry. Naprawdę. Dobra, przepraszam. Ja sobie teraz wezmę i odgarnę tu może od tego pokosu trochę. Ze dwa razy. I teraz już nie będziemy robić. Bo to nie ma sensu robić takich okrągłych tych. A, dobra. Co tu już źle zrobiłem, to do supa zgarnąłem, ale to zaraz poprawię to. No wiem, weź widuję. Bo tak do, bo wiesz, nie chcę, żebyśmy tak dookoła cały czas z pracą jeździli, tylko teraz już sobie... Brakuje tego modu wideo, żeby można właśnie coś tam odgarnąć, przesunąć, co nie. No. Nawet wiesz co, jak widły grabie czy coś w tym stylu, że może sobie do zaczepu na przykład z przodu podczepić czy coś, nie? To by była zajebista sprawa. Przecież może na taką farmę jak tutaj, tą większą, to tak może to jeszcze nie pasuje, no bo mało kto jest takim, co nie jeździ. Ale jednak czasami jak wiesz, no wiadomo, no się przyda na przykład od supa, na pewno o wiele wygodniej będzie wyjść i 3 minuty ogarnąć to, nie wiem, widłami czy grabiami, niż się pieprzyć potem ciągnikiem, co nie? Okej, bo tak uważaj. Czekaj, wiem. A tutaj zahamowałem z tej chwili, bo myślę, że mnie chwyta takim pieł, mówię. Ja tu chcę odgrabić to od supa, jak będę mógł tylko. Teraz sobie będę musiał... Zajebiście tutaj pracuje się teraz. Dobra. Znalazłem dobry plan, ty masz idealny stan. Ten, jak opierdolsił tam drzewo, wyciął jak Sylwek w salonie fryzjerskim. Sylwek? Masz Sylwka w salonie? Ja. Pozdrawiam Sylwka. U Sylwka. Salonu Sylwka. Konkretny salon. Dobra. Dobrze mi się to udało zrobić. Jedziemy teraz tutaj. Przeciągnął mało. Czekajcie. Jo, to prawdopodobnie prasowanie jo będzie na pewno u Adasia. Jo. Bo ty masz już 18 minut odcinka. 18 minut. Fajnie, że o 11 równej zaczęliśmy. No, chociaż mamy równo. Ja zawsze zapominam, ale teraz będę się starał pamiętać. Nie, ja wiesz co, kurde, cały czas jadę do Auchan i zapominam o tym zegarku. Taki zajebisty zegarek cyfrowy znalazłem, ale taki przekurwisty, ładny, nie? Takie duże te i ma wbudowany, wiesz, jak to się kurwa nazywa, co ci odlicza czas. Tak? A no tak, dobrze. No i taki, wiesz, ja sobie tam kliknę jedną, dwie rzeczy, ja sobie go postawię ładnie tu teraz na biureczku i będę widział wszystko, ile odcinek będzie miał, nie? Wiesz, z jednej strony można by było sobie stoper włączyć w tym telefonie też. No, ale właśnie mówię, a taki zegarek jak on jest elektroniczny, fajny, taki kurwa, takie pudełeczko, nie, nie wiem, 10, 15 na 15, 10 na 10, coś takiego, nieduże. Dobra, to tak, sorry, mogę jeszcze na raz to zwinąć, będzie lepiej się ten... Później zbierało to. Ogarniam to kurde, kierownicę jak dzik po prostu. Ale ładnie, się ubrudził Kejsio, trzeba będzie do mycia dać to wszystko, później. Także na drugi odcineczek ja was zapraszam do Adasia, tam sobie już fajnie... To już będzie czwarty naszej serii. Czwarty naszej jest serii, leci. Co? Leci, myślę, że w tym tygodniu na weekend znów dostaniecie po odcinku, co nie? O, też tak myślę. Myślę, że to będzie najlepsza akcja. Bo lubicie to, lubicie, a teraz jest wtorek, środa, będziecie mieli odcinki, potem przerwa dwudniowa, akurat będzie też od zera do farmera. Coś innego. Zera, FIFA, Wreckfest, kurde, sporo będzie. U mnie na weekend będzie, znów prawdopodobnie tak zrobimy, że ty wydasz w sobotę tą naszą serię. No. A ja w niedzielę. Tak chyba mieliśmy, nie? Ja będę miał w sobotę Wreckfesta, chyba prawdopodobnie tak wychodzi. Więc damy radę, naprawdę. Będziecie mieli. No teraz staramy się jak najwięcej teraz poświęcić dla was. Gdyż ostatnie, że tak powiem, te dwa miesiące, styczeń i luty, no nie był, że tak powiem, naszymi najlepszymi miesiącami. Ale czasami trzeba, tak. Bo niestety, ktoś zawsze coś miał troszeczkę roboty, albo coś, albo gdzieś i tak dalej, co nie? Więc myślę, że jak tu właśnie sam Bolek powiedziałeś, trochę świeżości, trochę odpoczynku i jak to się mówi, wchodzimy we wiosnę tak pełną gębą, co nie? Spierdolnięcie. Tak, spierdolnięcie. Dobra, co to spierdolnięcia? Ja zjeżdżam chyba, co nie? I jać. Przyjechać tam na tamtą łąkę, jeszcze ją spierdyknąć, czy olać tą łąkę tamtą. Ty, no prasowanie, ale myślę, że sprasowanie, złożenie i owijanie to będzie moment, wiesz? Znaczy tyle samo czasu wyjdzie, co teraz robiliśmy, więc myślę, że nie ma sensu, może dziechać powoli podłączać
prasę czy coś w tym stylu, nie? No dobra, o VR-kę też trzeba będzie ogarnąć, więc... No, o VR-kę. A to już u mnie na odcinku, więc to już... O VR-ka stoi tam z tyłu, za podwórzem. No, tylko będzie trzeba, nie wiem, jak z ciągnikiem, bo nie mamy tak... Właśnie dlatego ja ten mały ciągnik by się jeszcze wzdał, bo case jest turem, a ta VR-ka do John Deere'a to nie będzie świetnie pasowała, bo jest w lui malutka. Ale dobra, coś ogarniemy. Możemy wypożyczyć zawsze jakiś ciągnik. Od Zetora, Zetura od Chinka? Czekajcie. Możemy tego, Majora. Wiesz, czy dobra, pojedziemy sobie tutaj to zrobić. To niezły Zetor od Chinka. Kurde, naprawdę powiem wam, odnalazłem się w tej robocie, fajnie mi to idzie. Myślę, że przyznacie mi rację. Przyznałem ci rację. Czekajcie, tu jeszcze jeden zwijać? Nie, tu już tylko odwinę go potem. Daliście się. O Jezus! Ja tu się odwrócę i go zgarnę zaraz na jeden, a teraz tego chcę już obgarnąć tak fajnie. Wiesz co najbardziej wkurza? Na kolejny, no. Że jak odbijam kierownicę i puknę niechcąco palcem w ten, w te strzałki i przerzucam je do innego ciągnika. Trafiasz tak? No niestety. Niechcąco niekiedy palec gdzieś tam się zatrzyma, co nie? Zawadzi o to. To ty niezły Andrzej jesteś, ci powiem. Taki zawadiaka taka. Jaka taka AK Jarzębina, coś w tym stylu, nie? AK Jarzębina mówisz? No to nie wiem. Ogólnie będziemy tu w tej serii, bo tak pytaliście o stan konta, wiem o tym, zapomnieliśmy wyłączyć ten Money Moda i teraz chcemy zawsze przyspieszyć czas, coś tam ustawić sobie pogodę, to nam się, wiecie co dzieje, dodaje kilka milionów na konto, ale nie jesteśmy źli z tego tak, powodu. Tak, tak ono. Czekajcie, teraz to trzeba dobrze rozkminić, dobra, już mam pomysł. I będziemy sobie po prostu na tej serii kupować, co nam będzie potrzebne, jakieś nowe nabytki. U Adasia już pierwszy nowy nabytkiem była właśnie talerzówka. Tak. Myślę, że wam się spodobała. Ty nie mów mi, że ten, że twój fotel tak trzeszczy. Nie. Pedały pewnie, nie? Nie wiem, to słyszę normalnie takie. To nie, że jak to chyba pogotowie? Jestem normalnie aż zdziwiony, jeżeli to krzesło, to ja bym się... Nie, no co ty? Krzesło nie. To po prostu rozwalił się. No to nie, mi ten, pedały. Bo nie słyszę, bo mam teraz te słuchawki. Przez te słuchawki to ja nic nie słyszę, co się dzieje na zewnątrz, nie? Często mała pod drzwiami, co z nią mówi, ja nic. Jeszcze jak teraz ja będę miał te podwójne drzwi, myślałem, czy sobie domofonu nie założyć. No teraz to już w ogóle masakra będzie, nie? No teraz stary, jak te drzwi będą, już wiesz, typowo akustyczne, to już jest koniec, nie? Nie będzie kompletnie nic słychać, to będzie jak to dwie pary drzwi, ja będę miał to jeszcze tym bardziej. Pomiędzy nimi luka, ja mówię, jak nie to krótkofalówki kupię i ten, i mama na obiad będzie mi mówić przed krótkofalówkę. To też nie usłyszysz. Odbiór, nie, będę widział jak się będzie podświetlać, nie? Bo przecież no są ja. Te słupki takie jak na CB radiu. A no to tak. Jedyne wyjście z tej sytuacji? Nie no, aż takim no life'em to chyba nie jestem. Mówisz? A Andrzej chyba taki powinien. Nie no, a akurat o tym, o... Na temat jedzenia, no to już chyba wiemy wszystko, więc... Jak ja idę, zaraz, zjeść obiad. To nie jest zaraz. Nie, już czekajcie, tu moment. Powiem wam, kurde, chciałbym... Takie, ta seria to takie troszkę moje wymarzone gospodarstwo, że tak powiem. Powiem, zawsze chciałem mieć ładne gospodarstwo, jeśli chodzi o Kot Rzekowska i w ogóle takie zajebiste, ładne budynki i wszystko. Ale tak moim zdaniem dwa ciągniki i tak z 60 hektarów. Kurwa, naprawdę uwierzcie, że byłbym spełniony, jeśli chodzi o rolnictwo. Nie chcę 300, 400, 60, 50 nawet, czy 30 no. hektarów, ale takie maszyny, czy takie gospodarstwo, ja naprawdę czułbym się mega, mega spełniony, jeśli chodzi o rolnictwo. Nie, serialnie, no. 50 hektarów i ja jestem w niebie, zresztą, nie? No, kurde, i to jeszcze takiego pięknego gospodarstwa, no tutaj mówię, to jest taka troszeczkę wymarzona moja mapa. Ja tam, nie wiem czemu, ale ja mam tak wymarzone troszeczkę, wiadomo, mieć coś takiego lepszego też, co nie, typu no. Case, tam John Deere, co nie, ale mieć też sobie taką starą, typową polskość, jakieś, nie wiem, Ursuska no. takiego większego, no tak, co nie. Tak, to musi być, nie, coś małego do oprysku, do nawozów, takiego, czy wiesz, no. taka owiarka jak my dzisiaj na przykład, nie, no tutaj no. już nie musi, mamy co podłączyć, musi być coś co takiego, taka, nie wiem, 60, 30 to taka ikona jest, co nie, ale może być też coś większego, no dlatego niekiedy właśnie jak tam patrzę. A nie, ten jest ładnie zrobiony. Na inne gospodarstwa to aż się po prostu chce mieć podobne, co nie? No, czekajcie, ja tu sobie wezmę tak, trochę więcej, a zaraz tym powrotnym sobie to zgarnę. 26 minut, ja myślę, że już będziemy kończyć, bo ja to chcę jeszcze dla was się wrzucić, a u Adasia ja sobie będę jeszcze zgrabiał, żeby się nie nudzić. Także, jo. Co, mordeczki wy moje kochane, ja was bardzo serdecznie zapraszam do Adasia, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i...
chyba jutro powinniśmy słyszeć się w odcinku od Bizona do Leksena, gdzie naprawdę wiele zmian. Ale więcej wam nie będę mówił, przekonacie się sami. Ja was zapraszam naprawdę dzisiaj jeszcze na tą FIFA wieczorkiem, bo Liga Mistrzów się zbliża. Dzisiaj takie same mecze jak w Lidze Mistrzów, także mam nadzieję, że wam się spodoba. I co, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć!